Proszę Państwa, wyliczmy sobie teraz stosunkowo proste zadanie, w którym przydadzą nam się funkcje trygonometryczne. Zadanie jest następujące. Mamy punkt P o współrzędnych 1, 0. Obracamy go wokół początku układu współrzędnych o kąt pi szóstych i mamy policzyć, jaki punkt otrzymamy. Wyznaczyć współrzędne otrzymanego punktu. Skoro zadanie dotyczy geometrii, to nie jest zaskoczenie, że zaczniemy od rysunku. Narysuję fragment układu współrzędnych. Pierwsza ćwiartka mi wystarczy tego układu. Mamy tutaj punkt P. Ten punkt obrócimy o kąt pi szóstych. Jeśli ktoś jeszcze nie przyzwyczaił się do radianów, to to jest 30 stopni. Obrócimy go zatem o 30 stopni wokół początku układu. No, wyszło mi mniej więcej bliżej 45 stopni, a to nie szkodzi, to jest rysunek poglądowy. Otrzymując punkt P'. Jak Państwo narysujecie rysunek, na którym nic się nie będzie zgadzało, zawsze można powiedzieć, że to jest rysunek poglądowy, żeby nikt na Państwa nie krzyczał. To taka uwaga na przyszłość. Ale znowu, mówiąc poważnie, nie chodzi mi o to dokładne wartości kątów czy długości na tym rysunku, tylko chodzi o to, żeby był to szkic, który pomaga mi pamiętać na przykład, który do którego odcinka, czy od długość którego do długości którego odcinka jest którą funkcją trygonometryczną. Więc dokładny rysunek jest tu zupełnie zbędny. Mamy zatem wyliczyć, tu jest kąt pi szóstych. Mamy zatem wyliczyć współrzędne punktu P'. Zatem tak, proszę Państwa. Współrzędne punktu, oczywiście, to są długości odpowiednich odcinków, które powstają przez zrzutowanie punktu na osie układu. Tak? To jest zrzut punktu P' na oś odciętych. I to jest, długość tego odcinka to jest współrzędna XP'. Jak zrzutujemy punkt P' prostopadle na oś rzędnych, otrzymamy ten punkt i długość tego odcinka to jest jego rzędna, czyli YP'. No proszę Państwa, oczywiście długość tego odcinka jest taka sama jak długość tego odcinka jak tego. A zatem możemy powiedzieć, że YP' to jest ta przy prostokąta naszego powstałego właśnie trójkąta prostokątnego. No, nierówno. XP' to jest długość tej przy prostokątnej. Ile wynosi długość przeciwprostokątnej? Proszę Państwa, ponieważ odległość punktu P od początku układu wynosiła 1, obracając wokół początku układu oczywiście tej odległości nie zmieniamy, więc długość przeciwprostokątnej wynosi też 1. Zacznijmy zatem od wyliczenia odciętej punktu P'. Wiemy, że XP', czyli długość przy prostokątnej przyległej do kąta pi szóstych, do długości przeciwprostokątnej, czyli 1, to jest kosinus kąta pi szóstych. Pamiętamy oczywiście z tabelki, że kosinus kąta pi szóstych to jest pierwiastek 3 przez 2. Zatem XP' przez 1 to jest po prostu XP', to jest pierwiastek 3 przez 2. I odcięta punktu P' jest wyznaczona. Żeby policzyć rzędną, postąpimy podobnie. YP', długość przy prostokątnej przeciwległej do naszego kąta pi szóstych, do przeciwprostokątnej, czyli do jedynki, to jest sinus kąta pi szóstych. Po lewej stronie mamy po prostu YP', bo dzielenie przez 1 niczego nie zmienia. Sinus pi szóstych, jak pamiętamy, jest 1/2. Zatem okazuje się, że punkt P' ma współrzędne pierwiastek z 3 przez 2, 1/2. I zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.